Leo Messi wygrał 7. złotą piłkę, a Robert Lewandowski niestety zgodnie z przewidywaniami oprzedł się smakiem i zajął jedynie 2. miejsce. O tym fakcie porozmawiamy dzisiaj w kolejnym wydaniu Prosto w okno, a są ze mną dzisiaj Artur Banach, były prezes Rozwoju Warszawa. Cześć. Oraz kolekcjoner koszulek piłkarskich. Witam. Ale jest także dziennikarz magazynu codziennego Kamil Chmielewski. Cześć Kamil. Cześć, witam. A więc jako się rzekło, Leo Messi zgarnął Robertowi Lewandowskiemu złotą piłkę sprzed nosa i no, jest to fakt, który budzi spore kontrowersje nie tylko w Polsce, no bo jednak indywidualnie Robert Lewandowski no, był potworem już przez drugi rok z rzędu, jeżeli chodzi o skuteczność, a jednak złota piłka trafiła do Argentyńczyka. Waszym zdaniem tutaj zadziała magia nazwiska, czy znajdujecie jakieś powody do tego, żeby jednak stwierdzić, że Messi o tą złotą piłkę zasłużył? Oddam Kamilowi, ekspertowi, najpierw głos. Jaki ekspert? Uważam, że jednak, tak jak powiedziałeś, magia nazwiska to jest taki plebiscyt dla najfajniejszego piłkarza, ponieważ w tym roku France Football wystawił nową nagrodę dla najlepszego napastnika roku i jeżeli rywalizowali jeden napastnik z drugim napastnikiem i wygrał w tej kategorii Robert Lewandowski, no to nie rozumiem, dlaczego najlepszym piłkarzem został drugi zawodnik. Dla mnie Messi nie powinien nawet być w pierwszej trójce, jeżeli patrzymy na cały rok. Okej, Messi zasłużył na tą pierwszą trójkę, jeżeli spojrzymy tylko na wiosnę, to co występował w FC Barcelonie oraz latem, kiedy odbywał się turniej w Ameryce Południowej, ale już jesień, kiedy zmienił otoczenie, przeniósł się do Paryża, no to nie potrafił się tam właśnie odnaleźć. Tym bardziej głosowanie było głosowanie do 21 października. Jak pamiętamy, w tym czasie Messi nie strzelił żadnej bramki w lidze. Nie rozumiem, dlaczego taki zawodnik, który nie potrafi się znaleźć w nowym otoczeniu, w nowej lidze, zostaje najlepszym piłkarzem świata. Ciekawa jest też logika France Football, które w ostatnich latach tłumaczyło się przyznaniem piłki czy to Messiemu, czy Ronaldo tym, że bardziej liczy się jednak dobro zespołu. Bo nie wiem, czy pamiętacie, bo to nie tylko Lewandowski jest pokrzywdzony, ale i Schneider w historii, gdzie tam Holandia była wicemistrzem świata, czy też Thierry Henry, który miał niesamowity sezon wtedy, chyba Barcelona i też chyba Messi też wtedy wygrał, tak? Mhm. Więc jakby France Football w ostatnich latach tłumaczył się tym, że jednak piłka nożna, znaczy nagroda złotej piłki jest bardziej zespołowa, więc wyróżniamy tego lidera, powiedzmy, tego danego zespołu. Tymczasem w tym roku zupełnie odwrotnie, tak? Bo tłumaczenie jest takie, że Leo Messi zdobył Copa Amerykę, tak? To taką ciekawostkę powiem. Jeden z takich moich twitterowych kolegów zrobił takie zestawienie zespołów europejskich w rankingu o jeden, powiedzmy, niżej lub wyżej stopień względem zespół ewentualnej Copy Ameryki. Ja mogę wam podesłać, możecie go tutaj wrzucić za nami gdzieś, tak żeby zobaczyli widzowie. Generalnie grają na przykład Chorwaci, Anglicy, powiedzmy, że dalej mamy jakąś tam Grecję. No generalnie zespoły z tych tam numerów 50, 60, 70 do 100 nawet, tak? Porównując to do euro, to jest to w ogóle abstrakcja jakaś, tak? Ktoś też dobrze powiedział, że Copa Amerykę oglądał cały latynoamerykański świat. Oglądali Amerykanie, oglądali, nie wiem, Kanadyjczycy, cała Ameryka Południowa, Środkowa, więc Azjaci, a Europę, jakby w Ameryce Południowej się mistrzostw Europy tak nie oglądano, dlatego, że były w tym samym czasie, tak? Nałożyły się w tym roku, w związku z czym też jakby ten hype dziennikarski, pamiętacie, że głosują dziennikarze z całego świata, był taki, a nie inny, tak? No jednak Copa Ameryka zdobyta po chyba 20 kilku latach, wydaje mi się, tak? Przez Argentynę, teraz już nie pamiętam. Miało ogromne znaczenie, tak? Natomiast ja uważam, nawet nie tylko ze względów patriotycznych, że jednak Robert Lewandowski, taki samon z 2 lat, tak? 2020 i 2021 zdecydowanie, tak? Tutaj zasługiwał na nagrodę. Jeśli nie przyznali jej w tamtym roku, no to w tym. Ale może zreflektują się jeszcze wstecz, jakaś nagroda zostanie przyznana. Nie, raczej nie uważasz?
Wiesz, no nie takie rzeczy widziała FIFA, tak? Jest takie słynne zdjęcie Platiniego i Maradony. Maradona ma na koszulce No Drugs, a Platini No for, nie dla korupcji, więc tak. Jak 40 lat później wiemy wszyscy, tak. jak to wygląda. Tak, tak. No używając takiego żarciku, który myślę jest dosyć znany w internecie, to można powiedzieć, że Robert Lewandowski złotą piłkę za 2020 rok otrzyma zaraz po powtórzeniu rzutu karnego Jakuba Waszykowskiego w meczu z Portugalią. Oczywiście mu spożarny pół serio. No wiemy, że to się nie wydarzy, chociaż były oczywiście takie pogłoski, że może podczas tej poniedziałkowej gali może FIFA, znaczy France Football od razu wręczy dwie złote piłki za 2020-2021. Nic takiego nie miało miejsca i Robert Lewandowski ani za rok 2020, ani jak już wiemy 2021 złotej piłki nie otrzymał. Artur słusznie tutaj zwrócił uwagę, że zasady przyznawania tej złotej piłki są zupełnie niejasne. Czy liczą się osiągnięcia indywidualne, czy drużynowe, cały czas są różne głosy, no bo wiemy, że indywidualnie najlepszy w tym roku, no i tak jak w poprzednim był Robert Lewandowski, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Drużynowo zaś najlepszym był piłkarzem Jorginho, no bo on wygrał dwa najważniejsze trofea w roku 2021. A Messi no ani drużynowo, ani indywidualnie nie był najlepszy, ale złotą piłkę wygrał. Niemniej no warto podkreślić, że jednak Copa America wygrał w sposób spektakularny, ale czy nie uważacie, że jednak zestawianie Copa America i traktowanie tego turnieju praktycznie na równi z mistrzostwami Europy jest dosyć niesprawiedliwe, bo jednak poziom Copa America wydaje się trochę słabszy niż mistrzostwa Europy. Tak jak powiedziałem właśnie, że, no że właśnie ten tweet. Ten turniej jest, jeśli porównując drużyny z rankingowo, no to grają tam drużyny o wiele słabsze. Tam nie ma kwalifikacji, grają te same drużyny, zawsze no, bo jest ktoś zaproszony, tak. I umówmy się, że no jednak jest to fajne, bo piłka latynoamerykańska jest ciekawa, może mniej taktyczna, bardziej taka, jest więcej indywidualności w tych zespołach. Ogląda się to tak bardziej żywiołowo jest niż europejska, tak? Gdzie mamy na przykład, no nie wiem, porównując, dajmy mecz, nie wiem, Boliwia, Ekwador kontra, nie wiem, no Serbia, Portugalia, dajmy na to, no to tutaj mamy jednak w tej Europie taktykę, to widać, tak? Drużyny po prostu nie tracą ustawień i tak dalej, natomiast w Ameryce Południowej, no mamy taką przysłowiową Copacabanę, no też jakby zależy co kto lubi, tak? Ale tak jak mówisz, no prestiż jest moim zdaniem zdecydowanie słabszy Copa America. I ja jeszcze powiem tylko wracając do najlepszego piłkarza, bo dla mnie na przykład zawsze mi się wydawało, że najlepszy piłkarz to jest właśnie coś takiego, jak wszyscy z nas graliśmy, czy na podwórku, czy na zajęciach jakichś pozalekcyjnych, to jak wybieraliśmy sobie kolegów do danej drużyny, to w pierwszej kolejności wybieraliśmy nie zawodnika, którego lubimy, z którym idziemy na piwo razem, tak? Tylko bierzemy najlepszego zawodnika, żeby pomógł nam wygrać. Więc jeżeli ja miałbym do wyboru, stałoby tutaj naprzeciwko mnie, na przykład Haaland, Messi, Lewandowski i tak dalej, to w pierwszej kolejności by sobie Roberta wziął do swojej drużyny, tak? Więc dla mnie najlepszym jest zawodnikiem. Dlatego powiedziałem, że Messi nawet nie pasuje w tym roku dla mnie, mimo że pół roku miał dobre, nawet nie pasuje, żeby się znaleźć w tej pierwszej trójce. Tak, no na pewno gdyby, tak jak wspomniałeś, no gdyby jeszcze robić ten ranking do powiedzmy połowy roku kalendarzowego, no to faktycznie Leo Messi miał wówczas argumenty, żeby potem złotą piłkę sięgnąć, ale to wejście do Paris Saint-Germain wydaje się, że dziennikarze France Football kompletnie zignorowali, on jest bardzo słaby, jednak spójrzmy na Przemysława Frankowskiego, on wraca do Europy z drugiego świata. Tak, z drugiego świata, ze Stanów Zjednoczonych. Statystyki ma lepsze. No. Statystyki ma lepsze niż Messi. Tak, a Messi jednak potrzebuje czasu, gdzie Frankowski do tej ligi wchodzi, mówiąc kolokwialnie, z buta. No ale jednak ten fakt wejścia do PSG został pominięty przez dziennikarzy. No to jest chyba jednak PSG oddzielny temat nie na dzisiejszą dyskusję, bo tam mamy chyba tak zwany kazus przesytu po prostu, tak? Mamy wszystkiego za dużo, no wiesz, ktoś, nie wiem kto, no bo czytam dużo różnych ekspertów piłkarskich, ale to jest opinia raczej taka, z którą się zgodzę, że no mamy po prostu nadmiar dobrych zawodników, którzy nie pracują z tyłu. Ani Messi, ani Neymar
czy Mbappe, to nie są zawodnicy, którzy pracują do tyłu, tak? Tam jedynym zawodnikiem pracującym do tyłu jest na przykład Di Maria, tak? Który tam gdzieś wraca i gra. Cała ta trójka potrzebuje dwóch, że tak powiem, robotników w środku, którzy będą za nich jakąś robotę robić, więc wiesz, cała Barcelona grała pod Messiego, umówmy się, tam cała Barcelona, nie wiedziałeś co zrobić z piłką, na podwórku, co robisz? Do najlepszego. No to co robisz? Do Messiego. Messi karny, Messi wolny. Tym bardziej, że Messi był wszędzie tam, tak? No tak, ale... A tu już raczej nie jest tak wszędzie. No nie jest wszędzie, bo też nie może sobie tam pozwolić. Zdaję sobie sprawę, że wszedł do drużyny. No ale skupiając się na tej złotej piłce, gdybym ja mógł oddać głos, no to na pewno bym oddał na Roberta Lewandowskiego. Na drugim miejscu nie dałbym Messiego, a dałbym, tak jak kolega słusznie zauważył, Jorginho, tak? Który zdobył i Mistrzostwo Europy. I wygrał Ligę Mistrzów, umówmy się, tak, więc prestiżowe nagrody, był liderem i uważam, że Jorginho tutaj ewentualnie mógłby z Robertem Lewandowskim o pierwsze miejsce zawalczyć. Wydaje mi się jednak, w mojej opinii, że ten Ballon d'Or jednak jest już trochę swego rodzaju komercją. Tutaj trochę grają marki. Messi ma ogromne, miliardowe być może kontrakty, o których my nawet nie mamy pojęcia. To są sponsorzy, to są setki tysięcy ludzi, moim zdaniem, które na jednym nazwisku Messiego, on ma całą swoją, wiesz, grupę PR-ową, tak? On ma agencję PR-ową. Za daleko chyba pojechałeś, nie, uważaj na słowa, bo to... Nie, no naprawdę, no Messi ma, wiesz, sztab ludzi, znaczy, ja wiem, który że ma... pracuje na to i jest po prostu marką chodzącą, tak? Robert Lewandowski nigdy takiej marki nie miał, on ma markę w Polsce, on tak? Od dwóch lat na świecie. Tak, on w Polsce ma swoją markę, ja mówię o globalnym, ja nie mówię o Polsce, tak? Bo w Polsce my widzimy Messiego na reklamach Pepsi czy tam chipsów, tak? Ale tak nie jest. Na świecie on bierze udział w wielu kampaniach, pracuje z wieloma firmami, które do Polski nie docierają. U nas dociera Robert Lewandowski, więc z perspektywy Polaka, no to wiesz, Robert jest marką, ale światowo no dobrze, ale, tak się ale, nie sprzedaje. Ale to poczekaj, bo sugerujesz to, że na przykład ludzie, którzy głosowali w tym plebiscycie, mieli z tyłu głowy, że jednak ktoś do nich przyszedł i zaproponował im? Nie, no, nie, no bo ja takie odczucie... Nie przyszedł. Chodzi mi bardziej o to, że dla nich po prostu bardziej znaczenie ma ta marka, niż właśnie to, co w danym roku zrobił piłkarz, tak? Mhm. Po prostu weź pod uwagę, że tutaj, ja nie chcę też jakby, bo to pewnie widzowie wyciągną, ja nie wiem konkretnie kto głosuje, ale wydaje mi się, że w sensie osób jakby nie znam, tak? Ale głosują dziennikarze prawie całego którzy świata. Się znają, tak? Przede wszystkim na piłce tak, nożnej. Ale zobacz, że w takiej, nie wiem, Kostaryce, czy nie wiem, Indonezji, to tam nie ma Roberta Lewandowskiego, jest Messi. Ja nawet nie wiem, czy goście z Indonezji, czy z Kostaryki głosują, zakładam, że tak, no bo jest plebiscyt dla ludzi z całego świata, dziennikarzy, o tym mówię, tak? Że po prostu w takich są kraje i są dziennikarze, dla których Bayern Monachium, czy Bundesliga, to nie jest jakaś tam liga, która jest dla nich najlepsza, tak? No i teraz Messi gra w PSG, ale grał jednak w La Lidze, tak? I grał w Barcelonie, którą znają biedne dzieci w Kambodży, tak? Trzylatki wiedzą, czym jest Barcelona, a dzieci nie wiedzą, kim jest tam Messi, czy Lewandowski. Mówię o tym stopniu takiej komercjalizacji persony Messiego, nie oddając, nie ujmując mu oczywiście tego, że jest wybitnym piłkarzem. Ja nawet uważam, że w historii jednym z najlepszych, może ja nawet ja najlepszym, tak obok Cristiano Ronaldo, tak? Tylko tu mówimy o konkretnym roku, tak? Więc ja po prostu uważam, że zaważyły tutaj aspekty pozasportowe. Tak, zgodzę się z Arturem, że jednak tutaj wybór złotej piłki to jest często konkurs popularności, o tym mówił zresztą świętej pamięci Johan Cruyff, że złota piłka to jest taki konkurs popularności, gdzie dziennikarze głosują na swoich przyjaciół i trochę tak to jest, że ci dziennikarze z krajów, powiedzmy, mniej rozwiniętych piłkarsko, no to kojarzą Messiego, wiedzą, że to jest fantastyczny piłkarz, o Lewandowskim nie wiedzą aż tak dużo, więc jak dostają kartę do głosowania, no to stawiają tego Messiego na pierwszym miejscu trochę z automatu i później finalnie to powoduje, że Argentyńczyk się po złotą piłkę. No nie wiem, mi się wydaje, że dziennikarz nawet z trzeciego świata powinien jednak tą Ligę Mistrzów Europejską właśnie obejrzeć, tak? No Bundesligę nie, ale Bayern Monachium też jednak robi dużo, żeby był na świecie rozpoznawalny, przecież te jego turne letnie, gdzie jeździ po różnych kontynentach, gra sparingi, więc to też się liczy.
To się liczy, ale to patrzysz z perspektywy rodaka, który interesuje się tym bardziej Europejczyka, ale też jakby Polaka, który trochę co innego widzą ludzie po prostu za granicą. Więc tak puentując cały ten temat złotej piłki, ja bym zagłosował na Roberta Lewandowskiego, oczywiście nie tylko ze względów patriotycznych, tylko po prostu za te rekordy, za to, że wygrał z Bayernem naprawdę wiele, no nie wygrał Ligi Mistrzów w tym roku. Ciągle jest szansa Roberta na złotą piłkę, no tego też nie zapominajmy, że Messi jest chyba 2 lata starszy od Lewandowskiego. Ale co nie znaczy, że Lewandowski nie będzie miał jeszcze sezon, ma super sezon. Teraz może go skończyć super, możemy awansować wciąż na Katar, Bayern wciąż może wygrać Ligę Mistrzów. Co za tym idzie, Robert Lewandowski dalej może mieć szansę, PSG może klasycznie odpaść w ćwierćfinale, w związku z czym to już będzie zapamiętane Messiemu, że nie pociągnął PSG, a Robertowi będzie zapamiętane, że jednak pociągnął Bayern. Drugiej strony Barcelony Messi też nie pociągnął w tym roku, a jednak złota piłka stała się jego łupem. No to tak konkludując, już Artur trochę zahaczył o ten temat. Wierzycie, że Robert Lewandowski jeszcze może tą złotą piłkę wygrać? No bo to jest na pewno jego wielki cel. Pamiętam, że on jeszcze przed laty, jak dosyć długo czekał na Ligę Mistrzów, to on powtarzał, że on musi wygrać Ligę Mistrzów, że on nie chce być jak Ibrahimović, który Ligi Mistrzów nie wygrał i swojego celu dopiął. A czy tego celu dopnie waszym zdaniem? Uda mu się sięgnąć po złotą piłkę? Ciężkie pytanie. Jeżeli nie w 2022 roku, to już raczej nie, bo idą młodzi, którzy są silni i za 2 lata, bo tak jak powiedziałem, jeżeli w 2022 roku nie zdobędzie, to w 2023 roku ci młodzi będą jeszcze silniejsi i Robert Lewandowski nie będzie miał szansy. Złotej piłki nie zdobył jeszcze żaden piłkarz z roczników z lat 90., tylko chciałem zauważyć, a jest to już pokolenie 30-latków, tak? No ale dlaczego nie zdobył? Ponieważ ciągle zdobywali... No, z przerwą Modricia, wcześniej Cannavaro. Tak. Ale ja tylko zauważam, to jest fakt, że jak żaden piłkarz z lat 90., oni już wszyscy... To się tak wydaje, 9-0, 9-1 to są już goście, którzy już im bliżej niż dalej. No chyba, że jesteś super z Zlatanem Ibrahimowiczem, tak? Który tam będzie pewnie jeszcze przedłużył kontrakt z Milanem. No ale nie o tym mowa, tak jak wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, uważam, że Robert nadal ma szansę. Cieszę się z tego, że jest drugim najlepszym piłkarzem świata mimo wszystko. Największy sukces polskiej piłki, gdyby brano stare uwagi, stare wytyczne, byłby najlepszym piłkarzem świata, bo do 10 chyba 6 nie brali piłkarze spoza Europy udziału, tak? Więc podczas gdy Boniek czy Dejna byli trzeci, to piłkarze ze świata nie brali udziału, tak? W tej chwili biorą udział, no i tutaj mamy Polaka na miejscu drugim. Uważam, że to jest świetny sukces, mimo tego, że boli brak tego pierwszego miejsca. Raz, że na drugim miejscu, to jeszcze jest pierwszy jako napastnik, bo France Football w tym roku to pierwszy raz przyznała napastnika roku. Ciekawe, że Messi też występuje jako napastnik. Tak. No swoją drogą mam wrażenie, że ta nagroda dla napastnika to została stworzona stricte pod Lewandowskiego. Mam wrażenie, że to jest nagroda pocieszenia, że oni już wiedzieli, że okej, nie damy mu znowu tej złotej piłki, mimo że na nią zasłużył, no to dajemy mu chociaż tą nagrodę pocieszenia. Takie mam wrażenie, że to jest nagroda praktycznie imienia Roberta Lewandowskiego. Tak, takie trochę na pocieszenie. Robert Lewandowski na pewno ma wrażenie, że już jadąc na tą galę wiedział, że tej złotej piłki nie wygra, bo tak w rozmowie z TVP Sport między wierszami zasugerował, że on wiedział, że nie wygra. No i nie wygrał, ale miejmy nadzieję, że jeszcze to mu się uda. No to może jeszcze krótko o naszym polskim podwórku, no bo wydarzeniem ostatnich dni jest Puchar Polski. Dzisiaj rozpoczęły się mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Rozpoczęły się od bardzo ciekawego starcia 2/3-ligowców. Olimpia Grudziądz, ćwierćfinale Pucharu Polski. No i starcie było bardzo ciekawe. Było bardzo ciekawe, interesujące. Ja oglądałem ten mecz do 35 minuty, kiedy była zielona trawa, jeszcze jakoś się to dało obejrzeć. Piłkarze próbowali rozegrać piłkę, dopóki mieli, właśnie mówię, zielona trawa. Jeżeli pojawił się biały puch na murawie, to nie wiem jak to nawet nazwać, to nie była piłka nożna na poziomie 1/8 finału Pucharu Polski. Jaki wynik w ogóle? Bo ja nie wiem. 2-2 do 90 minuty, potem 3-3, 3-3. Potem, że Olimpia Grudziądz awansowała. Tak, po karnych. Tak, wygrali 4-2 w rzutach karnych i awansowali do ćwierćfinału. Natomiast przed nami jeszcze kilka
myślę, ciekawych spotkań jeszcze tej 1/8 finału Pucharu Polski w walce o ćwierćfinał. Znaczy, jeszcze zakończyło się spotkanie jeszcze? Tak jest, Górnika Łęczna z Koroną Kielce. Górnik Łęczna także awansował dzisiaj do ćwierćfinału Pucharu Polski, pokonując w Kielcach Koronę. No ale przed nami jeszcze kilka meczów z drużyn ekstraklasowych. Na które z tych pozostałych meczów 1/8 finału najmocniej ostrzycie sobie zęby? 11 widziałem 15 Karparnia z Lechem, tak? Tak, iście piłkarska pora 11:45. 11:45, tak. 11:15. Nie spodziewam się raczej niespodzianki w postaci wygranej Garbarni. Chociaż Lech Poznań nigdy nie wygrał z Garbarnią w Krakowie, także jutro jest seria do przełamania. No być może, natomiast no mamy, ale też ciekawy historia. Pojedynek, taki trochę kibicowsko ciekawy. Motor Lublin Legia Warszawa, tak? Gdzie tutaj kibice też przynajmniej nie pałali sympatią do tej pory. Super stadion w Lublinie. Zresztą moje prawie rodzinne strony, akurat ja Awia Świdnik, więc z motorem się nie lubimy, ale Żużlowie akurat kibicuję. Ale stadion piękny, arena dwóch ostatnich finałów Pucharu Polski. Oczywiście, no i też arena Mistrzostw Świata U chyba 21, na których Haaland strzelił 7 bramek Hondurasowi. Albo Kostaryce już teraz. Hondurasowi. Chyba Hondurasowi. Ja nie byłem na meczu, bo nie byłem w pracy. Mój tata był na meczu, widział na żywo Haalanda i pisał mi SMS, że jakiś kot wtedy, ten nikt nie znał Haalanda, umówmy się. On te bramki wtedy mucił strasznie na arenie Lublin. No i uważam, że Motor Lublin nie jest bez szans. No dlaczego nie jest bez szans? No dlatego, że wiemy, jaką Legia ma formę. Tutaj Kamil na temat Legii jest zorientowany ode mnie na pewno dużo lepiej. Aczkolwiek Motor też w nie najlepszej formie, od lat drużyna, która no ma już jakieś tam pieniądze, ma zaplecze, nie potrafi awansować wyżej. Umówmy się, takie miasto jak Lublin zasługuje na klub w tej ekstraklasie. No, jest Górnik Łęczna z wioski, dziesięciu. No Łęczna to taka wieś trochę jest, nie? Umówmy się szczerze, nie? No tam no małe miasto, no, tak? Miasteczko, ale ogólnie jak się wiedzie, to jakby nie ten stadion, to byś pomyślał, to, że jesteś, wiesz, ale Kudusku, nie, bo jeżeli, nie? Bo jeżeli mówisz, że Łęczna to wieś, to ciekawy jestem, co myślisz o... O Niedzierze. Właśnie, o Termosie. Nie pójmy, ale szanuję tam Niedzierze, szanuję też Łęczną. Jest jakiś tam, wiadomo, no chciałbym, żeby się utrzymali, nie kibicuję, ale tam jakby szanuję. Natomiast uważam, że no jednak Lubelszczyzna powinna mieć ten Motor Lublin wyżej, jeśli już miałbym wybierać, i że nie wiem, no dlaczego nie ma takich refleksji w sponsorze Bogdance, czy tam w innych możliwych Lubelszczyźnie, dlaczego nie ma tego przepływu ku Motorowi, tak? Tylko musi tam prywatny inwestor wchodzi i dopiero wkłada pieniądze, a jednak to Łęczną się pompuje od lat pieniądze. Oni awansują, spadają, jak nie korupcja, to słabe wyniki. No przecież jeszcze dwa lata temu Górnik Łęczna występował w drugiej lidze. No tak, oni dwa roku awansowali. Tak, dwa awanse z rzędu. No ale dobrze, Motor dobrze zaczął ligę, drugą ligę, ale teraz jest tak samo w takim kryzysie jak Legioniści. W 10 ostatnich spotkaniach wygrali tylko jeden mecz. Derbowe spotkanie z Wisłą Puławy, dwa mecze ostatnie przegrał. Więc Motor, jeżeli ktoś myśli, że Legia jest w mega kryzysie i Motor da sobie radę, więc też musi spojrzeć na ostatnie spotkania. Motor, tak jak powiedziałem, w ostatnich 10 spotkaniach wygrał tylko jeden mecz. Ale myślę, że jak Legia przyjedzie na Motor, chłopaki wiedzą, to przyjedzie, tak? Piłkarze Motoru Lublin zmobilizują się na ten mecz. Że pełny stadion będzie, tak? Chyba od jutra wchodzą obostrzenia rządu i nie wiem, czy nie 50% tylko może być. Właśnie nie wiem, jak to wygląda, bo te zmiany, to już by trzeba było na co dzień oglądać. Ja też nie wiem, to się co chwila się zmienia. Ale na pewno piłkarze będą tak zmobilizowani, żeby raz wyeliminować Legię Warszawa, dwa, żeby awansować do ćwierćfinału, bo oni jedną nogą już są. Wydaje mi się, że dla Motoru Lublin ten mecz to będzie spotkanie po prostu nie miesiąca, tylko całej rundy. Chciałem sprawdzić, kto jeszcze to gra poza Lechem i nie mam internetu. Tak, Wisła Kraków gra na wyjeździe z... Tak, z Widzewem Łódź. Tak, właśnie chciałem jeszcze dodać od siebie, że dla mnie to stacie Widzewa z Wisłą, taki dawny klasyk, że tak to nazwę, ale też myślę, starcie ciekawe kibicowsko, to jest też mecz, który bym wyróżnił, bo myślę, że na trybunach w Łodzi będzie ciekawie. No tak, będzie zgoda, więc tym bardziej atmosfera będzie bardzo, bardzo podniosła i myślę, że kibice Widzewa i pewnie także Wisły dadzą szał. Miejmy nadzieję, że piłkarze także. Szybciutko, wiedząc, że czas nas goni, jeszcze wyróżnię mecz dwóch ekstraklasowców, jakby nie patrzeć, Termaliki z
Termaliki z Rakowem Częstochowa. Na ten mecz także sobie ostrze zęby. No i przede wszystkim derby Śląska, chyba tak to można nazwać. Piast Gliwice. No, ale nie odbędzie się. Mecz oczywiście przełożony, no ale prędzej czy później on nadejdzie, więc jak, chyba raczej wiosną. Więc jak nastanie, no tak, pewnie wiosną, ale jak nastanie i wtedy zakończymy tą 8. finał Pucharu Polski, to także na ten mecz chętnie spojrzę. Wisła, która przez wielu ekspertów na spadek z Ekstraklasy trochę jest typowana, tak, że nie dociągnął sezonu. Natomiast Widzew, no to jest ciekawostka. Ja jako kibic Legii nie powinienem przepadać ze Widzewem, a jakoś tak lubię całkiem ten klub. Muszę powiedzieć, że też stadion jest super, kibice są naprawdę fantastyczni i to się jakoś tam piłkarsko rozwija. I w tym meczu moim zdaniem awansuje Widzew. To jest moja opinia, że Widzew zdoła pokonać Wisłę Kraków. No odważnie, nie, mi się wydaje, że Wisła przejdzie. Wisła przejdzie Widzewa. Jak wleci materiał, to będziemy mieli już odpowiedź, to miał rację. Ale wydaje mi się, że Widzew, jeśli nawet przegra, to no, musi się pokazać z dobrej strony. Jest dla nich naprawdę duża szansa dla klubu, dla zaplecza. Oczywiście, że jest szansa, ale akurat Wisła pod wodzą Adriana Guli gra dobrze, gra odważnie, do przodu, pressingiem. W Wiśle Kraków są młodzi zawodnicy, na których Gula odważnie stawia. Wiemy, jakiego poprzednik Niemiec, Peter Chybala. Właśnie, Chybala nie lubił na Polaków stawiać, w ogóle nie lubił tego przepisu o młodzieżowcu. Gula od razu powiedział, że mu się bardzo ten przepis podoba. Powiedział, że Polacy za kilka lat zyskają dzięki temu. I widzimy, w ekipie Białej Gwiazdy występuje 5 młodzieżowców. I wcale, jeżeli spojrzymy, czy to jest Starzyński, Młyński, Szot, Biegański, tak? Zapomniałem jeszcze jedno nazwisko. Oni wcale nie są gorsi od chłopaków, którzy mają 20 kilka czy 30 lat, więc tutaj przyjadą młodzi piłkarze, którzy mają siłę grać przez 90 minut, szybkie tempo będzie. Myślę, że Widzew nie wytrzyma, mimo że będzie grał u siebie, mimo że będzie miał rzeszę kibiców, nie wytrzyma tego tempa i pressingiem Wisła ich rozjedzie. Tak, chociaż trzeba też pamiętać, że Wisła w ostatnich 5-ligowych meczach, no 4 porażki, wygrana tylko w tych derbach Krakowa, też trochę szczęśliwa, ale faktycznie widać tam pomysł na grę i Adrian Gula cieszy się sporym zainteresowaniem, bo to jest trener, mam wrażenie, trochę przerastający Wisłę Kraków, to znaczy jednak on na Słacji zdobył mistrzostwo kraju z Żyliną i fakt, że taki trener trafił do Wisły Kraków, to jest myślę spory sukces zarządu Wisły Kraków, że oni takiego fachowca przekonali do pracy, no jednak w trudnych warunkach w Krakowie. Tak, to zgadzacie się z tą opinią, to dobrze, bardzo mi to cieszy. Tak, ja nie siedzę tak mocno w Wiśle, nie jestem w stanie powiedzieć, czy Adrian, czy pan Gula jest dobrym trenerem, czy nie, no bo kojarzę oczywiście, tak, nazwisko, natomiast moje typy na jutro, jednak Legia, Widzew, jednak Lech, te małe derby Śląska się nie odbędą. Się, a kolejny mecz Raków z Termaliką jest chyba w piątek albo w czwartek. Tak, ja w zasadzie tak samo. Raków, no Legia, Lech muszą awansować, też stawiam na Raków, a w meczu Widzew Wisła, który was tak podzielił, no powiem szczerze, mam wątpliwości, ale wydaje mi się, że te trybuny widzewskie mogą ponieść zespół gospodarzy i tutaj minimalnie bym się skłaniał w stronę Widzewa Łódź. W ogóle też Artur też o tym wspomniał, że no jednak to jest taki klub, który nawet jak nie lubisz Widzewa, to chciałbyś, żeby ten klub był w Ekstraklasie, bo po prostu Ekstraklasa z takim klubem jak Widzew będzie ciekawsza, moim zdaniem. Zgadzam się. Ja również. No i tym pięknym akcentem zakończymy to wydanie programu Prosto w Okno. Michał Niklas, dziękuję wam niezwykle serdecznie za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję również moim gościom, którymi byli Artur Banach i Kamil Chmielewski. Dziękuję. Cześć. Dzięki.